Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Jestem na linii z Ewą ze Śląska. Witam Cię serdecznie, ściskam Cię mocno, bez dystansu, jak zawsze. No oczywiście, jak Marka nie ma, to podwójnie, albo nawet potrójnie. Witam Cię, Marek jest, ale też Cię witam potrójnie. To pojedynczo. Nie, potrójnie może być. Ewunia, słuchaj, cieszę się, że Cię złapałem. Od razu Państwu mówię, jest to dzisiaj program jest wyjątkowo spontaniczny. Przez przypadek, żeśmy zaczęli rozmawiać na temat Słowian, Sławian, Zdrawian i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, jeszcze nie wygasłem. Po prostu uważam, że to już jest kpina z kpin. Dosyć już tego nazewnictwa nowomody, już nam lewactwo, za przeproszeniem, próbuje od tej drugiej strony, wy od tak zwanej pseudopatriotycznej, bo dla mnie to jest pseudopatriotyzm, powróćmy do naszych przodków, czym się kierowali, do prawdziwej wiary. I teraz jest moja konkluzja, krótka, i zaraz ją rozwiniemy. Pierwsza rzecz, po co jest to robione? Skąd ten wysyp tych Sławian, Słowian? Z reguły w większości to są poganie. Tak, w większości to są poganie, bo widzę po wpisach, którzy potrafią powiedzieć, do czego się tu modlić, do żydowskiego Chrystusa. Otóż wyjaśniałem ten temat, Chrystus nie był, nie jest i nigdy nie będzie z tego klucza rasowego. Jest to narracja czosnkowa, jeszcze raz powtarzam. Wyjaśnialiśmy to wielokrotnie. I teraz tak, mówiąc krótko, uważam, że jest to celowo robione i manipulacja ludźmi, którzy kompletnie, naprawdę nie mają żadnej świadomości, co to jest prawdziwa wiara, abstrahując oczywiście od Watykanu, który jest siedliskiem żmi, mówiąc krótko, ale prawdziwa wiara naszych przodków, to co nas trzymało zawsze, ten kolektywizm, również, gdzie ludzie się spotykali, prawda? Pomagali sobie nawzajem. To było coś pięknego. Zniszczone to zostało, a wy zamiast bronić, żeście po prostu odeszli tak, jak sobie życzy ten system czosnkowy, tak? Sanhedryn. I teraz tak, stworzyliście sobie, znaczy nie, ulegliście stworzeniu tego nazewnictwa Słowian, Sławian, Zdrawiam jakieś te, a już nawet nie będę do tego wracał, bo się tylko jeszcze bardziej podkręcam, ale to może i dobrze. Za chwilę mi troszeczkę spadnie. I teraz tak, uważam, jeszcze raz powtarzam, że jest to celowo robione po to, by jeszcze bardziej zniszczyć naszą wiarę prawdziwą chrześcijańską, katolicką. To jest moje zdanie. I to jest wśród ludzi również, tak jak ten Lenin mówił, bo to będę powtarzał, gdyby nie taka ilość idiotów, to rewolucji nie udałoby się przeprowadzić. I gdyby nie taka ilość idiotów, to i również w tym temacie nie udałoby się nic zrobić. Ja przypominam, że ta kreatura Olszański również raz z Bogiem, raz Sławian, Słowian i tak mieszał i jest to celowo robione, w zależności od koniunktury. Po prostu. No teraz chyba z Bogiem, Wojtku, teraz chyba z Bogiem Olszański idzie, bo już teraz zmienił jakby trochę rytm, nie? Swojego działania, bo ze szczęść Boże działa, więc teraz z Bogiem. No to właśnie, dziękuję Ewuniu, że mnie troszeczkę uspokoiłaś. Szczęść Boże, Panie Boże, daj Boże za mało, Panie Boże, oszczędź nam, Panie Boże, przed szczęść Boże. Ewunia, co ty o tym sądzisz? W ogóle ty też widzisz, bo ty bardzo dużo czasu spędzasz w tych kwestiach właśnie związanych z zdrową żywnością, z różnymi produktami tak zwanymi bardzo pożytecznymi dla naszego zdrowia. W związku z tym również spotykasz się z ludźmi o zupełnie innym charakterze myślenia. Co ty o tym w ogóle sądzisz? Tak, tak. I w pierwszym kontakcie zawsze myślę, że o, spotkałam kolejną osobę, która myśli tak jak ja, chce czegoś dobrego dla siebie, dla nas, dla zdrowia. Po krótkiej chwili, po jakiejś analizie mojej, okazuje się, że jednak są to ludzie, którzy tylko ich interesuje kasa, popularność. Niestety tak jest. Powołują się na Sławian, na, robią ogniska sławiańskie, przebieranki sławiańskie. A w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o kasę, tylko o kasę, o nic więcej. Ja to doświadczyłam już parę razy, nawet ostatnio byłam na spotkaniu z wielkim panem profesorem i jestem zażenowana, bo uważam, że po prostu to jest ściema dla ludzi, naciąganie na pieniądze.
I po prostu jestem przerażona tam wszystkim, co się dzieje, bo nic się nie zmieni w tym kraju, jak my nie zaczniemy po prostu między sobą być uczciwi. Nic się nie zmieni i nie ma szans na to. Można sobie działać, może chce każdy działać, nic nie zrobi, nic, dopóki ludzie nie będą uczciwi jeden dla drugiego człowieka. Tak, ja bym chciał tutaj zaznaczyć, że używamy terminologii Słowianie, bo my jesteśmy Słowianami. Tak, oczywiście, nikt tego nie neguje. Tak, tak. Samo, tak. Tak samo jak Rosjanie, Białorusini, tak. Prawda, Chorwaci. Tak. Jesteśmy jednym narodem jakby wspólnym, także mamy te same korzenie, tak uważam, ale niestety ludzie robią na tym kasę. To stało się modne. Robią na tym kasę i tylko o to chodzi. Robią na tym kasę, Ewunia, a oprócz tego w ten sposób przede wszystkim, bo tu kasa to jest na drugim akurat miejscu, tu jest, uważam, wykorzystane to celowo, by zrobić tak zwaną, takie zalążki wojny polsko-polskiej na podłożu również tych kwestii związanych wiara Słowianie. Ja przypominam, jesteśmy Słowianami i jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Tak, tak, to powinno być powiązane jakby, a przede wszystkim to zupełnie inaczej działa niestety. No ja ci powiem, że Wojtku, że jestem załamana tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. I jak okazuje się, jak ludzie są po prostu zakłamani, część ludzi jest wplątana w różne rzeczy, o których nawet nie mają zielonego pojęcia. I to widać cały czas na każdym kroku. Słuchaj, czy Słowianie to jest po prostu nacja, tak? My jesteśmy tą nacją Słowian. Czy to tak wystarczy, by posiąść wartości takie, jak nam dał nasz Stworzyciel, Bóg i Jego Syn, droga Jego Chrystusowa? Ludzie, to jest to, co nam zaproponował, to jest idealizm. Czy ktoś ma wątpliwości do tego idealizmu? To chyba, że nie zna. Chyba, że się posługuje cały czas posoborowym gmiotem. To ja przypominam, bez tego idealizmu, bez tych przykazań jesteśmy nikim. A jeżeli uważacie, że mówię źle, to sobie zobaczcie, co my mamy dzisiaj. A to jest tylko efekt tego, żeście od tych wartości odeszli. Tylko i wyłącznie. Trzeba od Jana Pawłowicz Polskę, jak i również tych wszystkich hierarchów, którzy kontynuują cały czas jego politykę posoborową, czyli, mówiąc krótko, diabła, i wspólnie razem przestać się kłócić o jakie bzdety Słowianin, poganin, czy załóżmy chrześcijanin, katolik, bo jesteśmy Słowianami, katolikami, chrześcijanami, rozumiecie? Z wartościami. Tak powinno być, tak jak było kiedyś. Czy my mamy występować przeciwko naszym przodkom? Na miłość boską. Co się z wami, ludzie, porobiło? Jak wy jesteście łatwi do manipulacji? To są za bzdury. Ja mam wrażenie z Ewą dzisiaj, żeśmy pogadali przed tym, bo ja akurat jechałem samochodem, to tak się nakręciłem, dlatego jestem taki podkurzony, bo faktycznie, żeśmy doszli do wniosku, że już dosyć, na każdym kroku tylko ci trzeci pomiędzy nami próbują nam wymyśleć jakieś nowe idiotyzmy, nowaliki, nie wiadomo co. Tak, tak, Wojtku. Widzisz, można nawet tutaj wspomnieć o tym dziki treper, wioska słowiańska, zbudowana dla ludzi. Też słyszałam tam niezłe lecą wały, że tak powiem, w skrócie. Też gość gdzieś znowu teraz, on siedzi w więzieniu. To są jakieś jaja w ogóle. To oczywiście nie wierzę, bo tam też leci jakieś naciąganie na kasę. To jest po prostu, ja nie wiem, czy ci ludzie tego nie widzą, oni są aż tak bardzo zaślepieni. Może to jest to, że szukają tego dobra, szukają tego rozwiązania i skręcają się w jakieś takie, no może mogę to nazwać jak sekta. Słuchaj. Wykorzystują to ci manipulatorzy, wykorzystują tą słabość ludzką, to dobroć ludzką. Właśnie. Niestety. Ewunia, to słowo. Wykorzystują również wiedzę i pozycję Adolfa Kudlińskiego do swoich zapszanych zamiarów. Również. Tak, tak, tak. Powołują się na Adolfa Kudlińskiego wszyscy. Powołują się, a tak naprawdę to był taki prawdziwy człowiek,
I uważam też, taki Michał jest. Ja po prostu będę zawsze murem za panem Adolfem i za Michałem. To są osoby, którym bardzo ufam. Ewa. Znaczy pan Adolf świętej pamięci, ale tak uważam, że to była taka dobra osoba. Oczywiście, że tak. Też zrobiłem na jego temat program. Mam nadzieję, że może się uda zrobić program z Michałem, ponieważ bardzo go dobrze znał. Mówię tutaj o panu Adolfie Kudlińskim. Przypominam jego pogrzeb, co Sendecki jeszcze powiedział. On tam nie pamięta, czy to był pogrzeb pogański, czy... Ja, czy... pogański, czy co... Nie, powiem ci, Sendecki to ten człowiek, ja o nim nawet nie chcę rozmawiać, bo ja nie wiem, czy ktoś tego człowieka ogląda i poważa w ogóle. No, to jest dla mnie po prostu skończony pajac. Tyle, sorry, że przepraszam, że tak mówię, na wizji, ale ja nie mogę się opanować, bo ja bym tutaj pojechała wiązanką jeszcze bardziej na tych ludzi, bo ja po prostu nie mogę patrzeć na to, co się dzieje i jak wkręcają tych wszystkich ludzi to wszystko. Ewa. Te kłamstwa, manipulacje. Przyjmuję przeprosiny, bo przypuszczam, że przepraszasz tylko dlatego, że tak delikatnie mówisz, tak? Tak delikatnie, dokładnie. No, prywatnie trochę mniej delikatnie, ale na wizji nie będę takich słów używała. To prawda. Mnie też się cisną różne słowa, jak mówię o tych, ze Stadniny Sendeckiego, o tych paragrafach, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja ci powiem, Ewunia, szczerze, dobrze by było zrobić, jakby się pan Michał zgodził, proszę ciebie, na ten program. Zobaczymy, czas pokaże. Także i na tym podłożu, uważam, trzeba też zacząć działać, bo tutaj zaczyna się otwierać następna furtka. Furtka zakłamania, cwaniactwa, wykorzystywania ludzi. Tak jak również nie tylko do sprzedaży towaru, który nie ma wartości, ale również do ofert, przykładowo związanych ze leczeniem ludzi, tak zwana kinoterapeuci, tak, czy fizjoterapeuci, tak, i tak dalej, podtrzymający się. Tam to dopiero się dzieje. Tam tak, dopiero się pełno dzieje. Jest takich pseudo-cwaniaków, którzy się podszywają pod uczciwych, porządnych, tak, ludzi. Jak, tak, Heretecki. Tak, tak, dokładnie. Podszywają się pod niego. Słuchaj, Ewa. Nie wiem, czy powinnam mówić o tym tak zwanym profesorze, ale myślę, że mogę powiedzieć. Ja uważam, że powinnaś powiedzieć. Oczywiście, to jest oczywiście moje zdanie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu oszustwo ludzi. Doktor, nie doktor, przepraszam, profesor Czarny. Ja myślę, że to tam, że to jest po prostu naciąganie. Po tym, co sprawdziłam, po tym, co byłam, tak uważam i no, zawiodłam się bardzo. Słuchaj, opowiadałam ci, Wojtku, szczegóły, może teraz szczegółów nie będę opowiadać, bo to może za wcześnie, ale pewnie przyjdzie czas na to. To jest jego pseudonim? Nie, nazwisko. No to ja uważam, że możesz opowiedzieć, no jeżeli ktoś, rozumiesz, nawet nie potrafi zdiagnozować, tak jak mówiłaś, rany, która była wcześniej i próbuje... Tak. Tak, i próbuje, proszę ciebie, udawać tutaj wielkiego specjalistę, a tak naprawdę... Wielkiego profesora, który robi wykłady. Powiem ci, te wykłady jego to słyszałam już wiele razy od różnych, od doktora Czerniaka, od doktora Jaśkowskiego, od profesora Hereckiego. Słyszałam to samo, co mówili i on na tej bazie jakby się podszywa pod to, ja tak uważam. Bo ja tam nie widzę czegoś szczególnego, to jest po prostu, ja myślę, że on po prostu to jest zwykły fizjoterapeuta czy coś w tym rodzaju, masuje ludzi. I oczywiście z tym się zgodzę. Być może ma takie kwalifikacje i umiejętności. Ale dlaczego robi się z tej osoby kogoś wyjątkowego? Nie rozumiem tego. Może to jest tylko, chodzi o pieniądze. Tak mi się wydaje. Osobiście wczoraj tam byłam. I wiem, co mówię. No to Ewa, opisz to w skrócie. Jak twoje doznania, jak ty to widzisz po prostu, no bo przecież ty masz z tym do czynienia. To nie jesteś osobą,
taką ulicy, która faktycznie po raz pierwszy u takich ludzi się pojawia. Nie, no, no ty w tym siedzisz, no ty się orientujesz, jak to faktycznie tak, przebiega. Więc przyjechaliśmy wczoraj z Markiem na seans, można tak powiedzieć, czy tam masaż takiej choroby, choroba Dupuytren, choroba ręki, gdzie tam palec został wykrzywiony już od 20 lat, ale była operacja robiona. Więc wielki pan profesor, który sprawdził tą rękę, nawet nie zauważył, że była ta ręka operowana. Próbował coś niby robić, ale nawet nie zapytał. Nie zapytał pacjenta o to, czy była operacja, o to, jak on się odżywia, co on robi. Nic. Było to zupełnie nieprofesjonalne. W gabinecie siedziała kobieta, która w ogóle nie wiem, po co tam siedziała, bo ja uważam, że skoro robi się takie seanse, czy tam masaże, to powinno być jakby troszkę bardziej intymnie. A tu siedziała jakaś kobieta, która tam sobie coś czytała, czy na telefonie, czy gdzieś tam, i to było takie totalnie nieprofesjonalne. Ten pan profesor w ogóle robił ten masaż jakby kompletnie się, może nie kompletnie się na tym nie znał, ale jakby był zupełnie takim, no, zwykłym fizjoterapeutą, nic zwyczajnego, nawet bym powiedziała może bardziej laikiem, a nie profesorem, więc mnie to bardzo zdziwiło. Poza tym osoba, która go tam, która z nim współpracuje, ten pan, który tam zapisuje też wszystkie osoby, które do niego idą, no jest kompletnie dla mnie niewiarygodną osobą. Przejrzałam sobie cały internet, nie znalazłam ani jednej rzeczy na temat tego profesora, tylko parę filmików u Śleziaka i u Tadeusza Rolnika. Nigdzie więcej go nie widziałam. Nigdzie nic na jego temat nie przeczytałam. Natomiast ten pan, który jakby nadawuje ludzi dla niego, no sprawdziłam jego Facebooka, no jest, zupełnie mi się nie zgadza jego profil z osobami, które powiedzmy zajmują się jakimiś metodami leczenia. On się powołuje też na Słowian, na to, jakim jest wielkim Słowianinem i tyle o tym wie. No powiem ci, ręce mi opadły. To nawet czujesz wchodząc do takiego miejsca. Czujesz wchodząc do takiego miejsca, widzisz, jak ci ludzie się zachowują w stosunku do ciebie. To są takie szczegóły. Ale po prostu jestem zażenowana tym wszystkim. Jestem zażenowana. Może mnie tu zhejtują wszyscy, bo dużo ludzi, jak tam było na tym wykładzie, to byli zachwyceni w ogóle. Ale powiem ci, wszystko to jest wszystko teatr. Takie jest moje zdanie. Teatr i naciąganie ludzi. Przede wszystkim przerażające jest to, że naciągają pod właśnie tym hasłem, które się stało tak modne od 2-3 lat. Mówię tutaj Słowianie, usławianie. Tak, to były też słowiańskie masaże, czy tam nastawianie słowiańskie kręgosłupów, coś tam, wiedza słowiańska. Nie, powiem ci, jestem zażenowana. Wiesz co? Jestem zażenowana tym wszystkim. To jest to samo, Ewa, co się dzieje dzisiaj również z żywnością, prawda? Polskie, słowiańskie wyroby. Tak, po co? Po co? Tak samo jak się kiedyś mówiło biologiczne, tak? Znaczy niedawno to takie nazewnictwo, to znaczy biologiczne. Kiedyś my mieliśmy tylko biologiczne, mówiąc w sensie zdrowe, prawda? Wprowadzono to nazewnictwo w momencie, kiedy faktycznie stało się to chemią, mówiąc krótko. To samo jest również z innymi kwestiami. Cały czas stosuje się do, że tak powiem, nie wiem, podreperowania swojej pseudoreputacji takimi właśnie taką symboliką, mówiąc krótko, słowiańskie. Tak, natomiast jak rozmawiam, ale jeszcze ci przerwę, natomiast jak rozmawiałam z tym panem i umawiałam się na te masaże, to bardzo krytykował wszystkich tych, którzy, wiesz, występują, mają swoje programy, na przykład Czerniaka, Jaśkowskiego, Ziębę także i profesora Hereckiego. On wszystkich krytykował, powiedział, że wszyscy to, nie, oni nie mają wiedzy w ogóle. No więc to mnie już zastanowiło, jak to usłyszałam. Wiesz, ja ci powiem, wiemy, kim jest Heretecki, wiemy, kim jest Jaśkowski, prawda, że to są porządni ludzie. I oni nie używają absolutnie tego typu nazewnictwa Słowianie, Sławianie i tak dalej, zdrawiam. Nie, nie. Oni po prostu robią przekaz
od siebie. Przekazują wiedzę. Z wieloletnim doświadczeniem swoim, prawda? Oczywiście. Gdzie ten człowiek, o którym teraz mówimy, no to faktycznie ty nic nie znalazłaś. 35 lat, pan profesor, który nawet nie potrafił zdiagnozować. Tyle, bo tak wyglądał, prostej bo rzeczy. Może miał 38, nie wiem, czy miał 40. No. Wypoczęty w takim razie, może się nie przepracowywuje, wiesz, dlatego wypoczęty. W każdym razie, patrząc na twoje doświadczenie z tego typu ludźmi, Ewa, no, biorąc pod uwagę te osoby, które wymieniliśmy, Heretecki, czy Jaśkowski, czy przykładowo nawet Czerniak, prawda? O Ziębie nie będę mówił, bo o Ziębie to wiesz, jakie mam zdanie, ale mówię teraz o, oczywiście Czerniaku, który ma wiedzę, no to o czym tu w ogóle mówić, prawda? I ja ci powiem jedną rzecz. Ja mam trochę doświadczenia, jeśli chodzi o masaże, ponieważ mój brat, który jest rok młodszy ode mnie, jest po fizykoterapii i AWF-ie. Bo skończył i fizykoterapię i AWF i pracował wiele lat w swoim zawodzie. W związku z tym siłą rzeczy nieraz tam do niego przychodziłem, nie na masaż, ale tak, żeby sobie z nim pobyć, pogadać, popatrzeć. Niejednokrotnie mnie również masował, tak po prostu. Dla przyjemności, na szczęście jeszcze nie potrzebuję specjalnie, ale mam też jakąś orientację co do tych rzeczy, wiem jak to powinno wyglądać, prawda? I wiesz, no, no nie oszukujmy się, każdy pacjent, który jest pierwszy raz, wymaga rozmowy, bo tak jak powiedziałaś, żeby coś zdiagnozować, to i również trzeba wiedzieć nie tylko co go boli, ale co spożywa. Jeśli chodzi o posiłki. Jak się odżywia, po prostu, zwyczajnie. Jak się prowadzi wszystko, tak. To jest bardzo ważne. Jakie choroby przechodził, no to tak powinno być, tak powinno by to wyglądać. Natomiast tutaj nie ma profesjonalizmu żadnego, jest tylko wielka otoczka i tylko tyle. I tylko tyle. Tam, oczywiście, że energia tego pana to jest taka, że przychodzi na nas od razu. Wiesz co, na mnie nie przeszło. Powiem ci tylko tyle. No, na mnie nie przeszło. Ja wyjechałam wręcz, nie powiem brzydko, wkurzona. No, słuchaj, nie ma się co dziwić. Po raz kolejny poczułam się oszukana. Po raz kolejny. I to w takich środowiskach, gdzie ludzie szukają właśnie takich tematów zdrowia, dobrej energii. Ludzie tego szukają, bo chcą tak żyć. A się okazuje, że wpadają w pułapkę. No to są, wiesz, to jest na zasadzie tych wszystkich wróżek, którzy się również podsuwają, wróżenia z kart, w ręki i tak dalej. To wszystko się stało takie modne. Faktycznie masz rację, ludzie potrzebują nawet jakiejś iluzji, żeby posłuchać. Choć nie biorą tego pod uwagę, ale to jest iluzja, to nie ma nic związanego z realizmem. Mają ochotę mieć chociaż te złudzenia, że będzie lepiej, tą perswazję ewentualnie od strony psychicznej, żeby sobie jakoś lepiej może spojrzeć na ten świat. Ale to się tak nie da, drodzy Państwo, na dłuższą metę. Niestety, jeżeli nie będziemy dbać naprawdę o siebie, nie będziemy wyciągać wniosków, nie będziemy między sobą polecać uczciwych ludzi, to pod każdym względem, prawda? To nie tylko mówiąc krótko o masaże, ale o żywność. Musimy się razem wspierać w tej walce, ponieważ to wszystko jest droga do eksterminacji, drodzy Państwo. A są ludzie, którzy to wykorzystują, tak jak żeśmy o tym mówili, przy aprobacie tego systemu. System nie będzie tutaj absolutnie oponował tych kwestii. Nie, bo jemu jest to na rękę, żeby był ta wylęgarnia tych cwaniaków poprzez podłe, wstrętne i nieuczciwe życie, mówiąc krótko. Dokładnie. Ebuniu, ponieważ wiem, że się spieszysz, czy chciałabyś jeszcze zrobić jakieś zakończenie? Wiesz co, Wojtku, no co ja mogę zrobić za zakończenie? Po prostu powiem ci, że jestem, może nie załamana, ale jestem taka
no trochę jest mi przykro, że gdziekolwiek, kogokolwiek nie spotykam, oprócz paru osób w moim życiu, to się okazuje, że leci po prostu jedno wielkie oszustwo i widzę to cały czas na każdym kroku. I nigdy, jak ja mam taki charakter, że zawsze ufałam ludziom i teraz chyba już przestaję zupełnie ufać. No i to jest właśnie, to chyba moje zakończenie. Ja bym chciał też na koniec powiedzieć, nawiązać w zasadzie do tego, co mówiłem, w takim jeszcze delikatnym skrócie, czyli taki apel do ludzi. Pamiętajcie jedną rzecz. Nie odchodźcie od tego, co mieliśmy kiedyś. To, co było szczęściem dla naszych pradziadów, dziadów, bo to było szczęście, żyć z mądrymi ludźmi, bo było ich dużo więcej, poprzez wartości. Pamiętajcie o tym. Nie szukajcie tego gdzie indziej. Nie znajdziecie. Mogę was zapewnić. Nie plujcie. Nie rzucajcie się w tych kwestiach, bo naprawdę nic nie zrobicie. Czy ja mam jakiś interes w tym, żeby wam bzdury gadać? Nie, po prostu jest to zwykła analiza pewnych czasów, które nie były niejednokrotnie łatwe, ale z pewnością mentalnie, niebotycznie lepsze, prawda? Nawet jakbyśmy wrócili do lat 60., 70., 80., ile było zapału w tych ludziach, ile przyjaźni, zrozumienia. Czy my mieliśmy jakiekolwiek dyskusje w tym, co dzisiaj się dzieje? Nie do pomyślenia. Naprawdę nie do pomyślenia. Było rozwiązywanie problemów wspólnie. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jest po prostu sztylet w plecy. Komuś się lepiej dzieje, a mnie gorzej. No to trzeba mu zaszkodzić, żeby się lepiej poczuć. Nie pomóc jedno drugiemu, tylko żeby lepiej się poczuć, tak? Jest wyeksponowane to zostało, ten syf, jak ja to zawsze określam, już nie przykryty, nie przypudrowany, tylko wypolerowany, aż lśni. To jest wyeksponowany ten egoizm i sami sobie jesteście winni swojej większości. I tym miłym akcentem dziękuję wszystkim za uwagę. Ewuniu, dziękuję ci bardzo za to, że poświęciłaś mi chwilkę czasu. Ucałowania dla Marka. I z Panem Bogiem, a nie zdrawiam. I z Panem Bogiem, a nie zdrawiam. Nie zdrawiam. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia może bardziej. Nie, do zobaczenia, bo i daleko mamy trochę. No, trzymaj się, Wunia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.